dam, to już wiecie. Lat 59. Tak, lat 59, jestem dziadkiem. Adam ma czworo wnuków, ja mam troje. A sześcioro, no widzisz, to mnie wyprzedzasz. Ale ja mam jeszcze dwie córki i kto je? Będziemy rywalizować. 20, 31 lat temu uwierzyłem w Pana Jezusa. Miałem taką szansę, jak już tu mówiliście wy, że Bóg woła, Adam to zaznaczył, daje człowiekowi szansę, jedną, drugą. Z tego, co ja rozpoznaję, to była trzecia szansa. I podjąłem decyzję z Bożą pomocą. Naprawdę Pan mi dał takie niesamowite, dobre miejsce, dobry czas. Pomógł mi przez ludzi i doszło do tego, że wyznałem Jezusa. Zostałem, można powiedzieć, zawołany po imieniu. Powiedziałem tak, wierzę. I od tego momentu powiedziałbym to tak. Co by było, gdybym nie uwierzył? No, gdybym nie uwierzył, żyłbym samotnie albo w jakimś innym związku, bo moja żona i ja wtedy się rozstaliśmy. Gdybym nie uwierzył, moja najstarsza córka miałaby innego tatę. Gdybym nie uwierzył, moje następne dwie córki nie przyszłyby na świat. Gdybym nie uwierzył, nie doznałbym uwolnienia od tych nałogów, alkoholu, narkotyków, papierosów, chociaż to tylko taka zewnętrzna, takie zewnętrzne objawy, bo to głównie to było zniewolenie takim samym sobą. Mi się wszystko należy, ja chcę się dobrze czuć. No taki egoizm, prawda? Gdybym nie uwierzył, nie dowiedziałbym się, że trzeba szanować ojca i matkę. No mnóstwo rzeczy nie stałoby się w moim życiu, gdybym nie uwierzył, ale uwierzyłem i to już jest 31 lat. Bardzo się cieszę z tego. Czy osiągnąłem coś nadzwyczajnego? W światowych kryteriach nie. Nie jestem ani bankierem, nie jestem bogaty, ale z tego powodu, że uwierzyłem, doznałem wielu uzdrowień od Boga, nawet jedno takie bardzo szczególne z nieuleczalnej choroby. Medycyna rozłożyła ręce, a ja żyję nadal. No i nigdy bym nie śpiewał o Bogu. Nigdy bym też nie doznał światła, ani nie miał nadziei na zmartwychwstanie i na przebaczenie od Pana. No i w tym wieku najlepszą rzeczą, nie jestem artystą ani jakimś takim powołanym, ale śpiewam tylko sobie i Bogu. No a moja najmłodsza córka mówi, tata, zagraj, 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 no weź zagraj. Mówi, nawet jak się pomylisz, to nic. No więc mówię, dobrze, zagram. Nie wiem, czy mi to dobrze wyjdzie. To są pieśni, które śpiewam sobie w komorze dla Pana i dla siebie, żeby się budować, żeby sobie dodawać otuchy. Amen. I wyjść z miejsca modlitwy, no tak się samemu zbudować, żebym mógł dalej żyć. Bo wiecie, że to wcale nie jest łatwe. Tak jak tu świadczyli bracia, no jest ciężko. Także moja jedna piosenka będzie ta pierwsza o tym, jak mi się w życiu wiedzie, jak to mi idzie. Radością wielką i niewysłowioną namaszczasz każdy mój powszedni dzień. Ucztą czynisz me życie obficie, łaską wypełniasz je. Przeciwności życia niczym ptasie piórko porywa Twego ducha moc. I Twa obecność zamienia me podwórko, miejsce najświętsze, do którego wzywasz mnie. Bo
Ty jesteś, który jesteś Panem, miłosierdzie Twoje niezbadane. Bo Ty jesteś, który jesteś Panie, łaska Twoja nie ustaje. Bo Ty jesteś, który jesteś, miłość Twoja nieustannie wzbiera mnie. Pokojem wielkim i niezrozumiałym wypełniasz każdy mój powszedni dzień. Choć wokół wszystko zaczyna się walić, obecność Twa osłania mnie. Wszystkie me troski i wszystkie cierpienia składam pod nóżkiem u Twoich stóp. Bo Twa obecność podwórko me zamienia w miejsce najświętsze, dokąd wołasz mnie znów. Bo Ty jesteś, który jesteś, Panie, miłość Twoja nie ustaje. Bo Ty jesteś, który jesteś, Panie, łaska Twoja nie ustaje. Bo Ty jesteś, który jesteś, miłość Twoja nieustannie wspiera mnie. Sprawiedliwość nadałeś mi swoją w uczynkach Twych. Mogę iść na miarę wiary, którą dostałem już bez nagany. Wolny mogę żyć. Twoje światło we wnętrzu ducha już jasno widzę, co prawdą jest. Każdy krok bliżej celu już nie planuję, bo Ty zaplanowałeś mnie. Zapomniałem Was poprosić, żebyście, no mam taką prośbę, jak się Wam będzie podobało to śpiewanie, to nie klaszczcie, dobrze? Powiedzcie, chwała Bogu, halleluja, Jezu, kocham Cię. O, albo potaczcie, tak, możecie pokazać serduszko. A jak się Wam będzie nie podobało, to zaklaszczcie. Wtedy będę wiedział, że już mam kończyć. Dobrze? Kiedy się tak umawiałem w zborze i ktoś nie dosłyszał tego, ja zagrałem i ja mówię, a to mam kończyć, no do widzenia. Nie! Dobrze, widzicie, tak to idzie. Moje życie jest trudne, moje troski, cierpienia składam przed Panem Jezusem. Ale najpiękniejsza rzecz, jaką przeżywam, to gdy mogę Go uwielbiać i śpiewać Mu, tak jak Tomek przytoczył, żeby założyć zbroję Bożą. Jak to praktycznie robię? Idę do komory, jak dostanę po łbie od życia, idę do komory i płaczę. Czasem się najpierw wytarzam przed Bogiem, tak w cudzysłowie, potem płaczę i gdy wychodzę, to nie idę do życia, no teraz Wam pokażę. Nie, przychodzę z rękami otwartymi, mówię, proszę bardzo, chcecie bijcie, chcecie przeklinajcie, ja moich ust nie otworzę, będę niósł pomoc. Nie mam żadnego innego uzbrojenia. I to jest takie praktyczne zakładanie Bożej zbroi. Mężczyzna powinien płakać, ale tylko w tych sytuacjach przed Bogiem. Powiem więcej, możesz przed Bogiem kląć i tarzać się po podłodze. Ale nie rób tego przed ludźmi. Bo nasz Pan jest miłosierny, rozumie nasze serca i nawet gdy tam powiesz brzydkie słowo, to On cię doskonale wie i przebaczy ci to. A jak powiesz to przed ludźmi, to będziesz musiał ponieść za to odpowiedzialność. Nie opłaca się.
Pan Jezus jest piękny, jest piękny w swojej naturze, w swoim działaniu, w swoim obejściu wobec nas. To jest taka piosenka o tym. Poranione ciało Twoje, w Twoich ranach moje zdrowie, krew wylana z boku Twego odrodziła ducha mego. Ból, cierpienie zadał krzyż, aby przebaczono mi. Nie zapomnę tego, gdyż kara ta należną była mi. Jedynym jesteś mi, dla Ciebie pragnę żyć. Doskonała miłość Twa nie rozłączy nas już nic. Do przestępców zaliczony byłeś, Zbawco mój błogosławiony. Nie cofnąłeś się o krok, taki rozkaz wziąłeś z Bożych rąk. Ból, cierpienie zadał krzyż, aby przebaczono mi. Nie zapomnę tego, gdyż kara ta należną była mi. Serce Twoje w moim smutku bez nadziei mnie podnosi. Oczy Twoje strzegą drogi, którą mam do celu iść. Na ramionach niesiesz ciężar i troski moich dni. Niegodny Ciebie jestem, Panie, a błogosławisz mi. Bo miłość Twoja jest doskonała, a łaska Twoja źródła ma w sercu Twym. Bo miłość Twoja jest doskonała, a łaska Twoja źródła ma w sercu Twym. Bo miłość Twoja jest doskonała, a łaska Twoja źródła ma w sercu Twym. Bo miłość Twoja doskonała jest, doskonała jest, doskonała jest. Amen. Dobrze, że się możemy cieszyć i w radości mieć ten czas fajnie. Teraz zwrócę się taką pieśnią. Dawno to napisałem. Jeszcze w pierwszej miłości. Chciałbym, żeby to była dla Was taka, jak to nazwać,
Jan Chrzciciel, gdy pytano go, przyszli do niego faryzeusze i inni ludzie, mówią: kim ty jesteś, że ty chrzcisz? Jakie masz pozwolenie? Co to za uprawnienia? Kim ty jesteś? Powiedz nam. Jesteś Mesjaszem? A Jan powiedział: nie. No to kim jesteś? Dlaczego chrzcisz? Masz tu taką służbę, takie rzeczy wyprawiasz? No, ja jestem głosem wołającego na pustyni. On nawet nie powiedział, że jest osobą, że jest Jan, tylko powiedział: jestem głosem wołającego na pustyni. Ja oczywiście nie jestem prorokiem, żeby się z tym porównywać, ale tak, mam taki obraz. Jestem taką małą pineską, taką malutką pineską, którą Bóg chce przypiąć taką karteczkę na tablicy waszego serca. Tak. I tam na tej karteczce pisze: kochaj mnie z całego serca, z całej siły, z całej duszy, z całej mocy, bo ja cię tak kocham. Z całego serca, z całej siły, z całej mocy. I wiecie, że to jest prawda, bo poznaliście Jezusa, słyszeliście o Nim, jeśli nawet Go jeszcze nie poznaliście, wiecie, że ta miłość jest po prostu nie do opisania. No więc teraz będzie bolało, bo pineska potrafi ukuć. Czy naprawdę serce twoje to pamiętnik zakurzony, czy też pragnie wiarą żyć, spodziewając się nagrody? Czy przebaczysz sobie to, że porzuciłaś pierwszą miłość, i zapomnisz o tym, by serce twoje znów ożyło? Twój kochany czeka wciąż, gotowy, byś wróciła. Zerwisz sznur niewoli swej, przed północą byś zdążyła. Spójrz, weselni goście już przyodziani w białe szaty. Wnet nadejdzie królów król, w miłosierdzie przebogaty on. Czy odpowiesz na wezwanie, kiedy miły puka w drzwi? Czy ty jesteś już bez szaty i nie możesz rychło wyjść? Nie obawiaj się miłości, która nosi cię do dziś, ale otwórz drzwi na oścież, by twój miły mógł już przyjść. On jedynie z martwych wstały, rosę ma w kędziorach swych. On nawiedzi cię w północy, kiedy zwykle mocno śpisz, a jego zew miłości nie pozwoli przespać ci chwili wielkiej tej radości, kiedy święci wejdą w niebios drzwi. Pozwól sercu swemu, Emanuela, szukać wciąż, niechaj miłość twoja w oczach ma gołąbków pląs. Pozwól sercu swemu, niech imię ma, że szalone dla niego jest miłość twoja. Ludzkich szyderstw pin nie boi się. Amen.
każdego ranka twoje spojrzenie budzi rumieniec na twarzy mej. Ramieniem słońca i drzewa cieniem ku sobie pociągasz mnie. Następny ranek tak dla odmiany deszczowym tchnieniem budzisz mnie. Pragnieniem zmiany i głodem wiary ku sobie pociągasz mnie. Bóg mój, Ojciec, Syn Zbawiciel, święte tchnienie Jego Duch. Tak cudowny On dał mi życie po to, by kochać Go. Cóż mogę powiedzieć na dobroć Twoją, Panie? Jakie użyć słowa, by oddać miłość Twą? Pozwól mej prostocie oddać Tobie chwałę. Niech Ci będzie miła serca mego pieśń. Na przeszkodzie nic już nie stoi, bo grzechy moje zabrał On. Moje miejsce zajął na krzyżu, dał mi swe życie, śmierć moją wziął. Mur nieprzyjaźni na zawsze zburzony, do domu Ojca otworzył drzwi. Pragnieniem zmiany i głodem wiary ku Tobie, Ojcze, Ojciec mój Zbawiciel, Ojciec Bóg mój, Syn Zbawiciel, święte tchnienie Jego Duch. Tak cudowny On dał mi życie po to, bym kochać Go mógł. Każdego ranka takie Boże spojrzenie spogląda na nas, gdy dochodzimy do trzeźwości umysłu i Pan się patrzy, oto moja córka, mój syn. Ciekawe, jakich dzisiaj wyborów dokonają. Myślicie, że Bóg się pyta, jakich, czy wie? A może Bóg jest tak dobry, że nie kombinuje i nie wybiega na tak przed szereg i nie planuje naszego życia w ten sposób, tylko współpracuje. Kto wie? Pismo Święte bardzo, bardzo dużo wspaniałych przykładów podaje na ten temat, że Pan się o nas troszczy. Jak to mówi, że człowiek omyśla swoją drogę, ale Pan kieruje jego krokami, prawda? Dobrze, ale nie przyszedłem tu wam głosić teologii, chciałem się podzielić sercem. Chcecie jeszcze jedną piosenkę? Zaśpiewam wam o... Mam takie marzenie, żeby Polska zaczęła śpiewać nowy hymn, bo śpiewamy wciąż
Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy i szablą odbierzemy i pokażemy. Nie neguję tego, że to jest historia, że Polacy mieli trudne, nasi przodkowie trudne życie, ale tak sobie marzę, gdyby tak Polska śpiewała. Jeszcze Polska nie zginęła, bowiem Jezu, żyjesz Ty. Żeby Polacy docenili to, żeby się ocknęli i zrozumieli, że wszystkie te nasze zwycięstwa, te cudy nad Wisłą, nad Odrą i gdziekolwiek jeszcze, to jest dar Bożej łaski, że możemy go szukać, czy go czasem nie znajdziemy, nie wyczujemy i nie otrzymamy od niego zbawienia. Bo tak nawet gdzieś jest to stwierdzone, że Pan wyznaczył narodom granice, czasy i pory. I ta rzecz, która tu się dzieje, to są granice, w których się znajdujemy. To jest ta pora i to jest ten czas. Czy go wyczujemy, czy w słowie, czy w pieśni, czy w świadectwie, czy przez Ducha Świętego, który oddziałuje na nas. Warto jest bać się Boga w ten sposób i starać się go wyczuć. Zawsze mam taki problem, powiem wam szczerze, że jak zacznę grać, żeby to się nie zrobiło, spójrzcie, jakie piękne słońce. Żeby to nie był taki występ artystyczny, słuchacze posłuchają i no fajnie było. No ale cóż, to jest nie moje zadanie, to Duch Święty. Czyli posłuchajcie nowego hymnu Polski. To jest propozycja. Oczywiście to jest modlitwa, to nie jest hymn, to jest modlitwa. Prośba o to do naszego Pana. Darów Twoich niezliczoną ilość dałeś matce mojej. Prześliczną ziemię dostała pośród Europy. Złotowłosa jak zboża kłosy, miła jak Wisły wody. Stopy kąpała w Bałtyku, pod głowę Karpat do spania miała. Rosą niebios twarz myła, patrząc z Twego powrotu. Córki i synów uczyła, by każde z nich było gotów. Za sprawą władców ciemności ten podstęp okrutny się udał. Wierność straciła, a dzieci jej prawdzie zabrała uda. Matki, córki, ojcowie, synowie, pokoleń dziesiątki minęło. Słowa jego sercem otwartym niewielu do dziś przyjęło. Więc pomóż nam, Polakom, śpiewać nowy miłości hymn. Jeszcze Polska nie zginęła, bowiem Jezu, żyjesz Ty. Podnieś znów biało-czerwoną, która nam zwiastunem jest. Wybawieni w białych szatach, obmyci we krwi Twej. Orlich skrzydeł biel ogłasza, dzisiaj Bożej łaski dzień. Że zbawionym będzie każdy, kto uwierzy, ochrzci się. Ach, przebacz, Panie, tę gorliwość, nierozsądną bardzo tak. Bo tradycji sprawiedliwość z Bożej drogi zwiodła nas. Przebacz, Panie, hardę serc, które tak zatwardził grzech. Pomóż nam, Polakom, śpiewać, nowe życie w Tobie wieść. Ach, Słowo Boże, któreś stałem się stało, spełni dziś łaskawie obietnicę Twoją, że wylejesz Ducha swego na wszelkie ciało, także i na Polskę, służebnicę Twoją. I pomóż nam, Polakom, śpiewać nowy miłości hymn. Jeszcze Polska nie zginęła, bowiem Jezu, żyjesz Ty. Podnieś znów biało-czerwoną, która nam zwiastunem jest. Wybawieni w białych szatach, obmyci we krwi Twej. I pomóż nam, Polakom, śpiewać nowych miłości hymn. Pojednania, przebaczenia naszych i sąsiadów win. Tyś jest nam arcykapłanem, który nosi sprawę tą.
przed oblicze ojca swego, aby zbawić polski lud.